Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zapraszam was na lutowy wrap-up, chciałam już powiedzieć TBR. Mam tutaj ze sobą butelkę wody, ja niedawno wróciłam z pracy i powiem szczerze, że naprawdę jestem zmęczona. Ale obiecałam, że zrobię podsumowanie lutego i tak już spóźniam się z tym filmem, dwa dni, ale musicie mi wybaczyć. Natomiast w lutym udało mi się przeczytać 6 książek i powiem wam, że był to naprawdę bardzo udany miesiąc. Chociaż marzec szykuje się jeszcze lepiej. Ale żeby nie przedłużać, no to zaczynajmy. Pierwszą książką w lutym była Młodzieżówka Barn Me. Opowiadałam wam o niej we vlogu. Natomiast jest to rozczarowanie lutego. Dałam tej książce 2 gwiazdki na 5. Uważam, że jest to jedna z gorszych młodzieżówek, jakie czytałam w ogóle w swoim życiu, jeśli chodzi o ten gatunek. Mamy tutaj Awę, która przeprowadza się ze swoją matką do innego stanu. Ona też ma bardzo trudną relację z matką. Ona tak naprawdę nie potrafi porozmawiać się z drugim człowiekiem. Ma bardzo wielką potrzebę, myślę, terapii, natomiast ona sobie z tego sama nie zdaje sprawy, to tylko ja doszłam do takich wniosków podczas lektury. Ona poznaje chłopaka, który oczywiście jest takim typowym bad boyem i bardzo irytowała mnie troszkę relacja Awy i tego głównego bohatera. On cały czas wprowadzał ją w takie poczucie winy, że cokolwiek by się nie działo, no to wina jest Awy. I ona też to brała na siebie. Widać, że nie przepracowała pewnych rzeczy z przeszłości. I tutaj terapia idealnie by do Awy pasowała. Mimo tego, że ta książka nie do końca mi się podobała, to dobrze mi się ją czytało. To była taka odmurzająca książka z bardzo stereotypowymi motywami i z bardzo stereotypowym poprowadzeniem bohaterów i ich żyć. I nie polubiłam się po prostu z bohaterami, mnie do nich nie ciągnęło, nie było chemii między nami. Szczególnie chciałabym zabrać Awę na kawę, porozmawiać z nią i zachęcić do tego, żeby poszła na terapię w związku z relacjami międzyludzkimi, bo ona, no trudne to było dla niej, ja to widziałam i to myślę, że większość z was zauważy, że właśnie no dziewczyna nie przepracowała pewnych rzeczy z dzieciństwa i to ma wpływ bardzo na jej teraźniejszość. Mamy tutaj oczywiście motyw, tak jak powiedziałam, bad boya, motyw gangu, motyw no trudnej relacji między matką i córką, więc jeśli szukacie takich motywów, to w tej książce znajdziecie, ale nie uważam, żeby one były dobrze poprowadzone w tej pozycji. W lutym czytałam również mój patronat Miłość czyta na miarę. Jest to 4 gwiazdki na 5. Bardzo podobała mi się ta historia rodzinna, od której zaczynamy tak naprawdę całą powieść, a rozpoczynamy od pewnego pamiętnika, Eleonory, który znajduje główna bohaterka na strychu u swoich rodziców w domu rodzinnym. Eleonora to prababcia naszej głównej bohaterki i każdy tam gdzieś co innego sądził właśnie o tej Eleonorze, gdzieś tam zachowane były pewne tajemnice, które miały być po prostu schowane w szafie i to miało nie wychodzić na jaw. I właśnie takimi plotkami owiane było życie Eleonory, że nie do końca główna bohaterka rozumiała, dlaczego na przykład prababcia zachowała się tak, a nie inaczej, dlaczego nikt Eleonor nie lubił, jeśli chodzi o rodzinę. I właśnie pamiętniki są punktem wyjścia do tego, żeby poznać prawdziwe życie tej prababci. Jest to bardzo dobra powieść autorki, niezwykle dobrze mi się ją czytało, to był taki kocyś, to była taka bardzo rodzinna historia, bardzo tajemnicza, z elementami przedwojennymi, wojennymi i powojennymi. Mamy tutaj te elementy pamiętnika, mamy życie naszej głównej bohaterki i też życie Eleonory właśnie jej oczami po prostu. Naprawdę bardzo wam książkę polecam. Jeśli szukacie takich bardzo rodzinnych klimatów, to Miłość czyta na miarę jest książką dla was. Kolejną czwóreczką w lutym była Marcelinka, czyli książka dla bardzo wrażliwych dzieci i ich rodziców. Mamy tutaj przepiękne ilustracje. Jest to w sumie jedna z dwóch książek z ramienia literatury dziecięcej, którą czytałam. Ale uważam, że
ta książka jest bardzo potrzebna rodzicom, którzy mają wrażliwe dzieci. Marcelinka jest właśnie bardzo wrażliwym dzieckiem, wysoko wrażliwym. I myślę, że większość rodziców gdzieś tam dopasuje po prostu swoje pociechy do Marcelinki, u których zdiagnozowano właśnie wysoką wrażliwość albo dopiero będą zdiagnozowane. Zobaczycie, że Marcelinka jest bardzo podobna do waszych pociech. Jeśli tak, to na samym końcu otrzymacie takie propozycje tytułów od autorki na temat właśnie wysokowrażliwości u dzieciaczków. Bardzo mi się ta książka podobała i na pewno sięgnę po takie specjalistyczne książki o wysokowrażliwości wśród dzieci. Jest to książka, która myślę też pomoże rodzicom, jak sobie radzić z takimi maluchami, z wysokowrażliwymi maluchami, no po prostu dziećmi. I to też nie jest jakiś poradnik, to jest po prostu taka historia, żebyście zobaczyli, że nie jesteście w tym sami. I było to fantastyczne, że mama rozmawiała z Marcelinką o uczuciach, rozmawiała z nim, czego ta Marcelinka potrzebuje. No, przepiękna relacja między matką a dzieckiem. 4,5 gwiazdki w lutym otrzymała książka Kim jesteś, Klaro? Jest to połączenie thrillera i romansu. Nagrywałam vloga z tą książką i z ostatnią, którą zobaczycie w tym filmie. Bardzo podoba mi się pióro Eweliny Dobosz. Było to moje pierwsze spotkanie z autorką i na pewno nie ostatnie. Ja genialnie się przy tej książce bawiłam. Po prostu tak się zaangażowałam w to tajemnicze życie Klary i to, co ja odkrywałam z każdą kolejną stroną, to po prostu szczena mi opadała. Naprawdę, autorka wprowadziła mnie w taki rewelacyjny klimat, gdzie ja z zapartym tchem śledziłam losy głównej bohaterki, Klary, która jakby podczas wypadku samochodowego straciła pamięć. I uwierzcie mi, że tutaj dzieje się bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Są tutaj takie plot twisty, o których bym w życiu nie pomyślała, to nie było przewidywalne, to było zaskakujące, to było wciągające, no rewelacja. Naprawdę świetne połączenie romansu i thrillera, no idealne połączenie, jeśli szukacie takiego, takiego wątku, gdzie mamy romans i thriller, no to Kim jest Klaro jest książką dla was, no genialne i nie mogłam nie dać 4,5 gwiazdki. Pierwszą piąteczkę w lutym otrzymała książka Jak przepraszać. Jest to przeurocza książka dla maluchów, ale i nie tylko. Ja też myślę, że osoby dorosłe zobaczą i troszkę się pouczą tego, jak przepraszać, kiedy my powinniśmy oczekiwać przeprosin, jak w ogóle podać tą rękę na zgodę i jak to zrobić. Mimo że to może wydawać się dla was płytkie i infantylne, to uwierzcie mi, że takie nie jest. Ta książka jest krótka, no zobaczcie, no króciutka. O, ja sam oko wybiła, wydłubała, to te ilustracje i ten tekst sprawiają, że po prostu tą książką się po prostu nie da nie zauroczyć. Na jednej ze stron mamy szczere i nieszczere przeprosiny, jak właśnie podać tę pomocną dłoń, kiedy powinniśmy to zrobić. No, świetna książeczka i jest idealną furtką do rozmowy ze swoimi pociechami na temat w ogóle szeroko pojętego przepraszania. Dla nas jest to trudne. No uwierzcie mi, że dla nas jest to trudne, żeby przepraszać. A co w ogóle czują dzieciaczki, kiedy no mają podać pomoc, jakby nie pomocną, tylko mają podać z dłoń na zgodę, ale one nie wiedzą kiedy, po co, no podam tą dłoń, no bo dorośli mi tak każą. Więc bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. I ostatnią książką w lutym jest książka Życz mi szczęścia. Jeśli chodzi o vloga, no to z tą książką i z Kim jesteś, Klaro, nagrywałam jednego vloga, więc w tym jednym vlogu znajdziecie właśnie te dwie pozycje. Ja tej książce dałam 3,5 gwiazdki na 5. Uważam, że jest to książka tylko dla osób dorosłych. To są bardzo obrazowe sceny erotyczne. Mamy główną bohaterkę, która no mierzy się z bratanicą, która ma 16 lat i której nigdy nie znała. Natomiast na pewnego dnia no, puka do jej drzwi jej matka. Mówi, że no twój brat zmajstrował dzieciaczka 16 lat temu, córkę, więc no potrzebuję twojej pomocy, zostawiam ją pod twoją opieką, a sama wyjeżdżam, bo muszę. I okazuje się, że ta 16-latka to nie jest taka dziewczyna, która jest ułożona czy coś w tym stylu, nie, po prostu
wchodzi w życie głównej bohaterki tak z buta, od razu ma problemy z narkotykami i udaje się wraz ze swoją ciotką, czyli naszą główną bohaterką, do pewnego policjanta, którego główna bohaterka zna i on ma im w tym wszystkim pomóc. Możecie się domyślić, że mamy tutaj wątek romantyczny między główną bohaterką a tym policjantem. No i tam jest bardzo gorąco, ale to tak szalenie gorąco. Natomiast dla mnie konstrukcja tej książki nie do końca mi leżała. Ja przy niektórych momentach miałam takie ciary, troszkę żenady. Gdzieś tam brakowało mi pociągnięcia pewnych wątków, odpowiedniego ich zakończenia. Czytałam, bo czytałam, te sceny erotyczne faktycznie no, były bardzo erotyczne, więc no, jest to książka dla osób dorosłych, ale no, niektóre rzeczy były takie płytkie i mimo tego, że ja lubię romanse, lubię erotyki, to tutaj mi ta historia po prostu nie leżała, nie wkręciłam się w nią, to nie było takie, jakie chciałam, żeby było, żeby to było wciągające, żeby to było ok, erotyczne, ale jeszcze żeby to miało sens w tym wszystkim, bo sceny erotyczne scenami erotycznymi, ale niektóre te sceny były takie o, pojawiają się i tyle, nie miały ze sobą jakiegoś specjalnego związku. Gdzieś tam brakowało mi również pociągnięcia dalej tej relacji głównej bohaterki z tym policjantem, pociągnięcia tego wątku nastolatki. No, dużo mi brakowało, więc ode mnie 3,5 gwiazdki na 5. I to będzie tyle, jeśli chodzi o to moje podsumowanie czytelnicze lutego. No, sierpień zapowiada się znacznie lepiej, bo już tu widzę, że mam 2 piąteczki, 1 czwóreczkę i to książki, które są naprawdę godne polecenia. I w kolejnym filmie, w kolejnym wrap-upie oczywiście o nich wam opowiem, ale też we vlogach, bo z reguły o wszystkich tych książkach mówię we vlogach. Bardzo Wam dziękuję, że ten film oglądaliście. Dajcie znać, ile Wam książek udało się przeczytać w lutym i czy do jakiejś książki Was zachęciłam. Widzimy się w kolejnych filmach.